Świebodzice mogą się pochwalić panteonem sławnych na świecie mieszkańców. Jednym z nich jest znany lekarz Jan Mikulicz Radecki. Znamienity profesor wykładowca wydziałów medycznych w Krakowie, Wrocławiu i w Królewcu. Twórca nowoczesnej chirurgii, promotor higieny i antyseptyki oraz wynalazca nowatorskich narzędzi chirurgicznych, a także znanej nam wszystkim maseczki zakładanej przez lekarzy na całym świecie i stosowanej podczas ostatniej pandemii. Mieszkał nieopodal miasta w dzisiejszej Pełcznicy. Zanim jednak opowiemy, w jaki sposób został mieszkańcem Świebodzic, musimy cofnąć się do lat jego dzieciństwa. Urodził się w 1850 roku w polsko-niemieckiej rodzinie osiadłej w Czerniowcach, na terenie obecnej Ukrainy. Jego ojcem był Andreas Mikulicz Herbu Gozdawa, a matką Emilia Frein von Damnitz. Miał 7 rodzeństwa. Od wczesnego dzieciństwa Jan był bardzo uzdolnionym dzieckiem. Szybko się uczył, znał kilka języków obcych, dobrze grał na fortepianie. Rodzice wysłali go do gimnazjum najpierw w Pradze, a potem w Wiedniu, gdzie wyróżniał się na tle rówieśników. W 1869 roku rozpoczął wbrew woli ojca studia medyczne na Uniwersytecie w Wiedniu. Ojciec wstrzymał finansowanie nauki syna, co skutkowało tym, że młody Jan sam musiał zarabiać na swoje utrzymanie, udzielając lekcji niemieckiego i gry na fortepianie. Tak poznał swoją przyszłą żonę, Henriettę Pacher. Na szczęście udało mu się uzyskać stypendium naukowe Fundacji Silbersteina, co pozwoliło na kontynuowanie nauki. Po ukończeniu studiów Mikulicz zdecydował się na specjalizację z chirurgii. Początkowo jego mentor, profesor Bill Roth, odradzał mu ten kierunek ze względu na warunki fizyczne młodego Jana. Niestety był niewysoki, szczupły i dosyć chorowity. Mikulicz nie dał się jednak odwieść od powziętej decyzji i pozostał przy chirurgii. W 1877 został asystentem profesora Bill Rotha. Od tego momentu jego kariera nabrała tempa. Podróżując po Europie, mógł zapoznawać się z osiągnięciami w dziedzinie chirurgii w wielu światowej sławy klinikach. W 1882 roku został profesorem Wydziału Medycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Początkowo miał problemy z prowadzeniem wykładów w języku polskim, gdyż jak mówił, większość życia spędził za granicą. Należy pamiętać, że w tamtym czasie Kraków znajdował się pod zaborem austriackim, co miało niemałe znaczenie. 5 lat później, w 1887, przyjął ofertę Uniwersytetu w Królewcu i objął tamtejszą katedrę Wydziału Medycznego. Długo nie zagrzał tam miejsca, bo już w 1890 przeniósł się wraz z rodziną do Wrocławia, gdzie objął klinikę chirurgiczną, w której odnosił największe sukcesy. Rozumiejąc, że musi oszczędzać swoje siły i wewnętrzną energię, postanowił poszukać azylu poza dużym miastem, jakim był Wrocław. Szukając odpowiedniego domu, trafił do Świebodzic, a właściwie do Pełcznicy, gdzie zakupił odpowiadającą mu nieruchomość. Przez 15 lat każdą wolną chwilę spędzał w ukochanej rezydencji. Niestety pod koniec 1904 roku Mikulicz rozpoznał u siebie guz nadbrzusza. 7 stycznia 1905 jego przyjaciel Anton Eiselberg z Wiednia wykonał operację w prywatnej klinice Mikulicza we Wrocławiu. Okazało się, że to nowotwór żołądka, który jest nieoperacyjny ze względu na stan zaawansowania choroby. Eiselberg nie przeprowadził resekcji guza. Pół roku później, 14 czerwca 1905 roku o godzinie 10, Mikulicz zmarł we własnym domu przy Auenstrasse, dziś Mikulicza Radeckiego 8, w wieku 55 lat. Jego pogrzeb był dużym wydarzeniem, które zgromadziło wielu ludzi znających i ceniących tego znamienitego lekarza. Pochowano go z insygniami w todze akademickiej, wykonano jego maskę pośmiertną, a na pogrzeb przybyły liczne delegacje z różnych ośrodków akademickich. Został pochowany w Świebodzicach, gdzie spędził najszczęśliwsze chwile swojego życia. Jego grób, otoczony opieką, znajduje się na naszym cmentarzu.
a przed niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej Mikulicz w Świebodzicach znajduje się obelisk poświęcony temu niezwykłemu człowiekowi. Warto nadmienić, że największy na Dolnym Śląsku szpital we Wrocławiu przy ulicy Borowskiej również nosi imię Jana Mikulicza Radeckiego.